Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sacrifice. I jak widzimy, Persefona nas nie lubi, Stratos nas nie lubi, ale za to James nas lubi, Pyro i nasz Charnel. Cóż za obraza! James ma czelność sugerować, że jakiś przybłęda Ashur jest większym zagrożeniem dla świata niż bóg wojny. Straszne. Trzeba zmiażdżyć tę parodię kultu i przywrócić wiarę w jedynego godnego wyznawania Boga mnie. Jako, że przechodzę teraz tylko twoją kampanię. Pyro oddelegował cesarzową Soprchę do walki z wyznawcami Ashura. Ta przybyła w pośpiechu, kompletnie nieprzygotowana. Pyro chciał ją ukarać. Ponoć cesarzowa odmówiła pozyskiwania niewolników dla jego machiny zagłady. Aha. Wtedy jednak wiedziałem tylko, że stanowi to zagrożenie dla naszej ekspedycji. No nie fajnie. Musisz się spieszyć. Twoje oddziały wyruszyły wcześniej, żeby wspomóc cesarzową. Niestety nie wiedzie im się najlepiej. Ten Jadugar jest niesamowity. Tak, właśnie będziemy walczyć z Jadugarem. Dzięki zaklęciu wskrzeszanie umarłych możesz przywracać życie błękitnym duszom. Cieniołaki, już z natury bardzo silne, mogą stać się jeszcze potężniejsze, jeśli pochłoną błękitną duszę. Dobrze, Syzyk, Skoklik, aka Chowaniec. No, mówiłeś już to, w drugiej misji. Dobrze, co ja będę potrzebował? Aha, właśnie, mamy wskrzeszanie umarłych. To działa coś jak smoczy oddech u smoka. Tak więc jest w porządku. Bardzo fajne zaklęcia. Zwłaszcza na tą misję. Tak, i tu jest kompletnie to samo. Ten sam tekst. Jak w przypadku Persepony. Boże. Znowu się zaczyna moje gadanie. Dobra, weźmy może strącone. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Wow, ten Jadugar rzeczywiście jest niesamowity. Tą Sorchę tutaj jadzie jak chce. Cesarzowa Sorcha rządzi Pyroboreą. To zdolna czarodziejka, ale mam wrażenie, że jest zbyt wrażliwa jak na tę grę. Podobno Buta zaleca się do niej od wielu lat. Bez tak, powodzenia. Ma dobre znajomości. Wszyscy tubylcy sprzyjają Jadugarowi. Dobrze. Oto Jadugar, ostatni z Tendałów. Porzucił Stratosa po tym, jak jego lud został wytępiony. Wciąż ma do niego ugas. Stratosa? No, Stratos jednak też nie jest jakimś takim świetnym bogiem, że powiem. Tutaj mamy Styksa, który tutaj po prostu zrobi taki rozpieprz. Jak się w głowie nie mieści. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Teraz panie mogą zabijać moje jednostki, kiedy tylko chcą. Ja oczywiście mam wskrzeszenie. Więc się niczego nie boję. Szlamby trzeba było mu dać. Temu Jadugarowi. Skrywając jest naprawdę bardzo mocny. Twój mag został zaatakowany. No, zebrał już wszystkie dusze. O, teraz mam okazję. Zostali zaatakowani. Dalej. Cieniołaku, dobrze. Chroń się mnie! Tak jest! Do ataku! Skończy ci się mana. Tu jakiś chłop leży. Formować falangę! Kończy ci się mana. Czyli jest dwóch na jednego. No to wygląda. Kończy ci się mana. Okej. Kończy ci się mana. Potrzebuję dużo monolitów. Ta mapa chyba, o ile dobrze pamiętam, ma swój rozmiar. I na jednym monolicie to ja tutaj nie wyrobię. Będę potrzebował znacznie ich więcej. Nie wiem po co to zrobiłem. Po co mi ten rój? Ej, ja też potrzebuję dusz. Nie zauważyłem ich. Dobra, ale mam Styksa. Jestem zadowolony. A Styks ma moc, uwierzcie mi.
Cel poza zasięgiem. Cel poza zasięgiem. Tutaj jest ołtarz Sorchy, tak? Gdzie może być Edugara? Pamiętam tylko dokładnie. Wezmę jeszcze jednego strąconego, a co tam? Róg na horyzoncie! O! Mamy go! Do ataku! Twoi podwładni zostali zaatakowani. Tutaj Styx musi zainterweniować w ten... właśnie. Jeden strzał i czterech nie ma. To jest mój Styx. A teraz zobaczcie to. Bum. Wszyscy zginęli. Równie cienią. Oczywiście straciłem jedną duszę, ale... Warto było. Zabierz go? Pięknie. Teraz sobie pozbieram twoje dusze. Styx jest naprawdę świetny. Nieprawidłowy cel. Zaklęcie niegotowe. To jest jeden. Oczywiście jak było na wprowadzeniu, które pamiętamy, mądrość i sprawiedliwość, warto zebrać czerwone dusze po skończonej bitwie. Dokładnie. Róg na horyzoncie! O, idzie Edugar. Odebrać swoje dusze. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Formować falangę! Naprzód! Już się robi! Do ataku! Dusze! Styx tutaj chyba sam wygrał wszystko. No chociaż miałby problemy z monolitami. Proszę, dwa strzały i wszystkie mózgowce już. Po prostu koniec z nimi. Słyszmy kilka szarańczy. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Tam widzę, jest sporo strażników. Trzeba było coś z tym zrobić. Chrońcie mnie! Formować falangę! Chrońcie mnie! Tylko jak ich szybko zniszczyć? Co to jest w ogóle? Wortyk, mózgowiec, szkwał. Bowis, nazwę, karpę, kazan. Jesteście grupą 1. Grupa 1, jesteście grupą 2, jesteście grupa 3. Grupą 3. Grupa 1. Nie to użyłem, co chciałem. To chciałem. Twój mat został zaatakowany. Twój podwładny. O kurcze. On taki mocny jest? Czy po prostu takie gilce są takie słabe? Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Ten szkwał nas atakuje. Coś mi się jeszcze profanuje. Nawraca, przepraszam. Chyba nie. No nie, no znowu. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Przeżyli. Chodziło. Jestem zdziwiony. Myślałem, że zginął. Jesteście grupą 1. Jesteście grupą 1. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Ferox, Elin. Dobra, lećcie szybko. Zniszczyć budynek. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni...